Teraz dla odmiany amerykańskie rozgrywki DreamHack Masters 2020, edycja letnia. Zobaczymy, którzy z tych zawodników dostaną się do finałów sezonu. Na pewno będzie to NiP, który czeka w finale, ale o ten finał zawalczą Astra oraz Future. Future oczywiście w dolnym lewym rogu, Astra w górnym prawym. To są naprawdę bardzo przyzwoici amerykańscy zawodnicy. Z reguły no, stroniłem od komentowania tego regionu, gdyż ponieważ no, poziom w Europie czasami był niebotycznie wyższy, ale myślę, że ci zawodnicy są na tyle dobrzy, że zasługują jednak na trochę uwagi. I no, zobaczmy właśnie, jakim idzie. Future wiem, że trochę też trenował z Geraltem. No i jak na Protosa, to trzeba przyznać, że na pewno ten trening z Geraltem bardzo dużo musiał dać Terranowi. Pytanie tylko, czy będzie w stanie na turnieju tak dobrze zagrać Future jak na treningach, bo na pewno jak pokazałby jakąś formę z treningów, to może pokonać równie dobrze każdego gracza. No na Niba akurat nie poszło. Nip pokonał Future w górnej drabince 3-0. Astrea niespodziewanie pokonał Scarlet. No i teraz właśnie spotkali się ci dwaj zawodnicy. Future jako bardzo obiecujący Terran i bardzo mocny już Terran. Top 3 Ameryki, jak widzimy. A może nawet wskoczy na top 2. A jakby jakimś cudem jeszcze pokonał Niba, no to w ogóle szał. Póki co propka padła. Dobra, widzę, że się te przecięcia uspokoiły, ale jeszcze przed chwilą naprawdę tajfun. Więc jakby coś u was przycięło, to nie regulujcie odbiorników. Możliwe, że to u mnie. Ale na szczęście to są tylko takie chwilowe zawieszenia. No nie wierzę, Astra przyleciał jeszcze z lotą. No to jest nietypowe otwarcie, czego się w Europie nie widzi, ale kiedyś pamiętam, że Dir, taki pewien koreański Protoss, bardzo często grał takiego Zelotę Stalkera. To jeszcze było w ogóle przed adeptkami, bo adeptek w ogóle nie było. To było w erze Heart of the Swarm, ale były takie presje. A teraz jeszcze jak jest adeptka, to ona szybciej przyleci, szybciej pomoże. Stalker dobiegnie, no i w sumie dramat. Dramat, ten normalny, ludzki, terrański dramat. Co on tak naprawdę ma teraz zrobić? Słuszne wycofanie się z tej rampy. O, jest Helion. Helion akurat ma zwiększone obrażenia na adeptki i Zelotów. Na pewno fajnie pomoże. Ale zobaczcie, jak bardzo opóźniona została ta ekspansja. To jest przykra sprawa dla Terrana. A widzę, że nie ma dość. Astrea jeszcze dalej będzie puszować. Fajnie, że ocalił nawet swojego Zelotę. Zaraz może z nim też zaatakuje. O Jezuniu. O Jezuniu, Jezuniu. Co ten Terran robi? Nie mam pojęcia. Aż mi ekran uciekł, bo nie mogę na to patrzeć. No nie no. Future, to już jest jakby... Znaczy minus dla Astrei za to, że nie robi za dobrze probek. Ma tylko 31, chociaż to też nie jest może aż tak źle. Ale no to jest naprawdę dramat. Ten początek to jest katastrofa dla Terrana. Czasami widzicie, czasami nawet na tym wysokim poziomie, bo obaj zawodnicy spokojni na serwerze europejskim zrobiliby 6300, jak nie 6400, może 6500 MMR, czyli tyle co wielu innych progamerów, ale czasami nawet cię zaskoczy prosta presja adept, zelot, stalker. No ten zelot taki właśnie niebanalny, ale generalnie wczesny atak i zobaczcie, jak wiele szkód zrobiła Astrea. Kompletnie pogubiony Future. Jak on to wyciągnie, bo to chyba tam mu pokłony Fear Dragon będzie składać amerykański komentator. O! Okej, udało się Stalkera zniszczyć, ale naprawdę gigantyczne szkody. Nawet nie chodzi też o ekonomię, która no wiadomo też mocno oberwała, ale zobaczcie, aż 13 Marinów zniszczył. Za 3 Stalkery, czyli nie za nic, ale no jednak 13 Marines to jest 13 Marines. Wielkie straty, Astra już gra trzecią bazę. No i dla niego to wszystko wygląda genialnie. On się świetnie bawi. To wam gwarantuję. A teraz będzie chyba uspokojenie i po prostu będą się rozwijać swoim tempem. Kolejne gateway'e. Podstawowe plany, ale naprawdę w opłakanym stanie Future. Nawet te Stalkery chyba będą w stanie zagrozić trochę Terranowi. Jest Blink gotowy, bo u Protossa wszystko szło doskonale. A dziwne, że nie wskoczył. Co? Dwa Raveny?
Okej. No to jest podejrzane. To jest nietypowe. Nawet nie wiem do końca, o co z tymi Ravenami chodzi. No ale może jest w tym jakaś metoda. Okej, okay, Future robi 5 Raxów i będzie z dwóch baz pompować miliard jednostek. No ale to już jest na tyle opóźnione wszystko, że ile by tych jednostek nie zrobił, chyba cudu nie będzie. No, na pewno by mi zaimponował, gdyby jednak spróbował zagrać trzecią bazę i jakoś właśnie się rozwijać z tego bardzo nieudanego początku. Piękna perspektywa przed Astreą. O, tu jeszcze jakiś autoturret był? A, on pewnie zniszczył obserwera. Bardzo możliwe, bo inaczej się tego autotureta nie używa na początku. Lata dookoła. Full NA. No trochę full NA poszło, zgadza się. O, jeszcze ma supply bloka. Może nie jakiegoś gigantycznego, ale jednak. Troszkę to zaboli. No już zwarty i gotowy Future zaatakuje. Aż jestem pod wrażeniem, że ma 20 limitów więcej. Ciekawe, czy wyciągnie SCV. Ja bym chyba wyciągnął SCV. Ale czy będzie do końca full NA, czy nie będzie? Uwaga, bierze, nie bierze. To jest ten moment, w którym za moment może wyciągnąć SCV. Jak za 3, 2, 1 nie polecą, to już chyba w ogóle nie polecą. Okej, okay, czeka. To jest akurat niezła próba przechwycenia tych stalkerów. Ale zobaczcie, jak Astra czuje się pewnie ustawiony na wzniesieniu. No teraz nie wiadomo, czy chce forcefieldować, czy chce może co innego zrobić. Storm gotowy, uła. Ale go zjedz. No to będzie... To będzie łojenie. No i tak jak się spodziewałem, są te SCV wyciągnięte nawet z pewnym opóźnieniem, ale... Może liczył, że Protoss teraz w niego wjedzie. Oho, no właśnie, wjedzie. Ależ ten skan... Obniżył morale Terran. Jakby na ość trafił. Taki pewnie zniechęcony jest Future. No i do tego jeszcze Warpizm mu wleci i zacznie besztać SCV. Lecą stormy. Lecą lasery. Ale trzeba przyznać, że Future tak się ustawia, że naprawdę jest jakaś szansa, że to ugra. Jeszcze osłabienie pancerza. Ulepszenia są. No Future jeszcze rzeźbi, jeszcze walczy, jeszcze... O mój Boże. No rzeźbi to dobre określenie. Ej, no, nie no, nie no, nie, 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 okej, okej, to jest w ogóle jakie zniosło na prawo. GG, no musiał to wygrać Astrea, umówmy się, z taką przewagą. I wystartowali, druga mapa. No to rozgrywki amerykańskie, tak jak można było przeczuwać, będą miały pewnie trochę mniej polotu i finezji, ale spokojnie. Coś myślę, że tutaj się wydarzy wartego zobaczenia. O, Astrea już na dole zrobił pylona, tak jakby znowu chciał zaskoczyć Future, bo im dalej jest pylon od Nexusa, tym często jest on bliżej Terrana. Im bliżej jest Terrana, tym bliżej Gateway będzie Terrana. A im bliżej Gateway, no to bliżej szybciej Zelota, Adeptka, Stalker. Więc znowu będzie można tak zaskoczyć przeciwnika. Ze strony Future z chęcią zobaczyłbym taktykę, w której się robi Marina, potem Reaktor i trzech Marines mamy bardzo szybko. Tak właśnie można się czasami łatwo obronić. No albo po prostu bunkier. Bunkier na froncie. Prosta sprawa, prosta metoda. No, trzeba przyznać, że w tym turnieju Astra naprawdę pokazuje sporo umiejętności. Pierwszy w grupie, 7 wygranych, 0 przegranych. Jak burza. Elegancko. O, kacze wkleił link. Chyba to w ten sposób zadziała, ale nie mam pewności. Są różne relacje. Dobra. No i teraz Astrea robi to, co prawie każdy Protoss, czyli próbuje opóźnić ekspansję o przynajmniej 3-4 sekundy, zawsze coś. No niestety, co jakiś czas będą chyba takie przycięcia dzisiaj. Taki mamy klimat. Mogą być, ale na szczęście... Rzadko w takich bardzo ważnych momentach to się dzieje. Chociaż są jakieś dwuminutowe opóźnienia, to nie wiem do końca, bo umie może przyciąć w innym momencie niż u was. Taka magia.
Tak, wygra na pewno Amerykańczyk. Dziękuję bardzo, PurePad za bitsy. Amerykańczyk albo Amerykaniec, albo po prostu Amerykanin. Tak, to jest DreamHack amerykański, każdy region ma swoje rozgrywki. No może nie tak każdy, bo też niektóre regiony są połączone, bo tam jest trochę mniejsza scena. Rozgrywki amerykańskie na przykład mają trochę mniej zawodników niż europejska, no bo właśnie raz, że scena mniejsza, a dwa, że... No myślę, że słusznie, bo tutaj skill też jest trochę niższy niż w Europie. Dlatego też w Europie jest najwięcej slotów, najwięcej kasy. No ale tam też jest Rally Raynor, więc niekoniecznie są z tym faktem, myślę, oburzeni Amerykanie. Jakoś takie, że w StarCraftie scena europejska przeważnie była chyba silniejsza. Ale różne były okresy, przecież był też okres, w którym NiP dominował w 2017 i to wtedy on był najlepszym niekoreańczykiem. No powiem wam, że to jest dramat, jak patrzę, jak Future się broni przed tą adeptką i Stalkerem. No przecież to jest dziwne. Znaczy nie wiem, co mam powiedzieć. Chociaż w sumie jak są 4 Heliony, to już może z tym Stalkerem też sobie w miarę poradzi. O, co ciekawe, on robi kolejne Heliony. W ogóle adeptka wskoczyła. Full NA. Let's go. Się przynajmniej uśmiejemy trochę. No ale zrobił co chciała Strea. Mam wrażenie, że jest gigantyczna szansa na kolejne zwycięstwo tego zawodnika. Stalker nawet został elegancko przyzwany z powrotem do bazy i pewnie tu jest jakieś... A nie, to jest chyba pełna barykada z tego, co widzę. Więc Heliony mogą popatrzeć, mogą pomyśleć, ale raczej nie wejdą. Ciekawe, czy Astra skasuje ten gateway. To też by było full NA. Piękne full NA. No nie no, teraz jak widział obserwerem, co się tutaj zbliża, to już raczej nie ma opcji na takie manewry. Dokładnie. No i przydatny jak rybie ręcznik te jednostki Terranowi. Ale robi siege tanki, więc może kontratak nie będzie taki zabójczy. Chociaż też prawdą jest, że on zrobił więcej Helionów, więc ma później pierwszego, później drugiego siege tanka. Jak bardzo dobrze zaatakuje Astrea, to może będzie w stanie to łatwo ugrać. Chociaż Liberator na kontrę to jest całkiem groźne. Ładne podbicie Stalkerów. No, 2 sekundy do blinka. Ach. Udało się złapać jednego Stalkera. Nie wiem, czy to można nazwać sukcesem, ale powiedzmy. No i za chwilę Liberator cały na czerwono oczywiście zaatakuje. No to jest bardzo ładny ruch. Future dobrze czuje tempo rozgrywki póki co. Inna sprawa, że się dla niego to wszystko nie układa. Ale może teraz jeden Siege Tank, drugi Siege Tank. Jakby tym Wikingiem zniszczył... Prismat on za szybko nie zniszczy. No może wjechać. I to z dużą dozą pewności Astrea. O, nice. Marin zauważył. Ale i tak wskoczy, i tak zrobi swoje. To jest pewne, tak jest. Już tego Siege Tanka zanurkował natychmiastowo Astrea. Piękny. Tak, to są piękne sceny dla Protossa. I jeszcze mu zanurkuje w kolejnego Siege Tanka. Zapewne za chwilę. A jak nie, to i tak Miazgunia sprzedana. Tak, to jest już na pewno sprawa przesądzona. 13 CV i Miazgunia, 2-0. Ajajaj, jakiego speedruna robi Astrea. Let's go, Golden Wall, po prawej stronie Astrea, po lewej Future. O, okej, psycha siada. Czas na proxy, ale tak jak mówię właśnie, to nie jest zła mapa dla Terran. Więc może właśnie faktycznie z wykorzystaniem takiej taktyki pójdzie mu nieco O mój Boże, Astrea go czyta jak otwartą książkę. Chociaż zobaczcie, że wyszedł, ale jednak nie wie, czy jakiś proxy jest tak. No ale to właśnie trochę za wcześnie. O mój Boże, nie, on naprawdę sprawdzi. Dobrze, że będzie katastrofa. A szuka. Węszy, niucha. Ale czy kliknie tam, gdzie... Jest to najpotrzebniejsze. Okej, to jest mega ciekawy początek. Nie mam pojęcia, kto to wygra. Kiedyś pamiętam, była gra Special kontra NiP. Chyba w półfinale albo w finale. Jednego z... To był raczej półfinał.
jednego z WCS-ów i właśnie analogiczny scenariusz miał miejsce, tylko że wtedy Special zrobił 3-4 raksy i Protoss chyba nie miał takiego dobrego zwiadu i pojęcia. No, teraz Astra zobaczy, co się dzieje, więc jakąś szansę na obronę na pewno ma. Zresztą to nie są 3-4 raksy, tylko 2. Więc na pewno jest potencjał, na pewno Astra może to obronić. No i to będzie bardzo przykre wyjście Astrei. Ohoho, pełna barykada! A to jest fajna koncepcja, bo zobaczcie, że teraz bunkra się nie da. Chociaż można tutaj na dole postawić bunkier i atakować Cybera, to jest jakiś pomysł, no właśnie. Dokładnie o tym samym pomyślał Future, ale no, to nie jest to, czego by chciał pewnie. To nie o to tak do końca chyba chodziło. Zresztą Astra to też jest taki demon trochę takich szybkich rozgrywek. Już gania z lotami za Marinem, ale oczywiście niedościgniony. To jest taki niesmalutki przy zlocie. No i Zelota teraz już wie, że tutaj jest przydatny jak drzwi do lasu, więc poleci na kontratak. Tam akurat Future pewnie się zaraz zabarykaduje, jest kolejny Zelota, no i atakowany Cyber. SCV muszą dać wizję na górę, dlatego ten Zelota stara się je atakować, bo bez wizji na górę oczywiście z bunkra nie da się strzelić. SCV się nawzajem reperują. Pierwszy budynek zniszczony, próbuje jeszcze się przebić Future, ale wiadomo, że to daremne. I nie wie, że on się nie zabarykadował? Mój Boże. No nie no, to jest tam jest sytuacja jakaś niepojęta. Dlaczego on się nie zabarykadował? Może psycha siadła faktycznie? Trochę szkoda, liczyłem na zacięte starcie. Teraz stalkery mogą bezkarnie strzelać w bunkier, bo on nie ma wizji na górę. Nie widzi go, dlatego właśnie te raksy lecą. Żeby dało się coś zobaczyć, to jest jakiś pomysł. O, świetne otoczenie Zeloty, tutaj mały punkt dla Future, aczkolwiek i tak straty będą. No i jeszcze 4 SCV mniej. O, bunkier zniszczony, co on nie reperował? O mój Boże, on wycofał te SCV, nie reperował bunkra. Dobra, machnijmy na to wszystko ręką. Dajmy sobie spokój. No naprawdę. O, jest. To jest chyba pozamiatane. Co tak naprawdę teraz można zrobić z perspektywy Terana? No niby ekspować, niby próbować, ale musi być comeback stulecia, mam wrażenie. O, Astra bardzo przytomnie wydobywa surowce na tyłach. Tak, żeby mieć jednak jakąś formę zbliżenia się do rywala. No i żeby nie musieć niszczyć własnej... O, to było sexy całkiem. Ustawił tak pylona, że proba się przecisnęła między Cyberem a przejściem. To było super, to bardzo ładne zagranie. Taki troszeczkę Koreańczyk z niego wyszedł. No i zobaczymy, co dalej. Bardzo mocno, bardzo pewnie wygląda Astra cały czas. Ale gra się w zasadzie nam rozwinie. Zobaczymy tylko, czy... O! Czy on zobaczył? Tak, zobaczył moment, w którym jest Command Center. Czy jest ukończony, czy nieukończony, czy orbital, czy bez orbitala. Tymczasem Future robi plus... Znaczy, nie wiem, czy plus jeden, czy... Póki co robi to dla torretów. A Protoss radośnie, spokojnie. Za chwilę trzeci Nexus pewnie zagra. Przewaga w robotnikach to już prawie 10. To na pewno nie pociesza amerykańskiego Terrana. A i tutaj jeszcze sprytna patrolująca proba. No to co robi Astra, to są naprawdę dobre rzeczy, no. Gra jak należy. Ale bardzo fajny ten wall w ogóle, też tak koncepcyjnie mądrze się obronił. No już tak przymykając trochę no oko na myśl taktyczną Future, to jego reakcja naprawdę była niezła. Fajna blokada i... Ale to niereperowanie bunkra akurat dziwne. Ten pojedynek. Tak, widzę, że czat niewybaczalnie wobec Future. NA w pigułce. To jest dramat. Czasami żałuję, że familijny streamer. No ale w sumie to i tak duże turnieje tego wymagają, ale można by kilka takich fajnych soundboardów, guzików zrobić.
A co ja sobie będę żałować? No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. I cyk, Siege Tanka, Marines. To się już nic nie wydarzy chyba. Drodzy widzowie, sami chcieliście. Full NA. Prowokacja wjechała na rejon. Szkoda, kurczę, no ja naprawdę trochę tak po cichu dopingowałem Future, bo wiem, że troszkę trenuje, że się stara i w ogóle, no Terran Power w Ameryce to jest... No ciężko jest z tymi Terranami w Ameryce, tak bym to ujął. Liczyłem, że jemu jakoś się może powiedzie, ale dostaje póki co miazgunie, jeszcze Steampack skasowany. Jest bardzo źle. To jest prowokacja. Ale myślę, że też finał Astra NiP może być bardzo fajny. Pomimo tego, że to będzie PvP, to mieli ze sobą bardzo zacięty bój. Tam pamiętam, że Rotterdam coś wspominał, że był na krawędzi krzesła, to oglądał tę finałową piątą mapę, bo okazało się, że Astra przegrał 2-3 z NiPem, wygrał dwie pierwsze mapy, potem przegrał trzy kolejne, ale starcie podobno było niesamowicie dobre, więc zobaczymy, czy tutaj finał będzie równie dobry, bo już tak trochę chcąc, nie chcąc spisuje Future na straty. Nic się nie powodzi, nic nie wychodzi jak powinno. Jeszcze te kolosy, te szarże, te przedłużone lance. No Astra może powinien skasować tutaj jednego gatewaya, no ale i tak będzie mieć na to czas. To pochodzi o to, że po prostu jakby Future się tutaj rozłożył wojskiem, no to może być faktycznie problem, zwłaszcza jakby były... No ale właśnie. Nie, no on ma jednego Siege Tanka. Dobra, żartowałem. No nie ma punktu zaczepienia. Nawet jakbym się starał, to chyba nie znajdę żadnego sposobu, w jaki może Future to ugrać. No jeszcze i tak czeka na Steampacka. Przynajmniej ma Combat Shield, ma plus jeden. Siara i Wąski się już wypowiedzieli na temat niedociągnięć, jakie widzimy na ekranie. Za chwilę będzie pewnie ostatnie dociągnięcie i Astra zgarnie fraga. Świetne wejście. W momencie, jak rywal wychodzi na mapę, on wskakuje. No, tutaj może być jeszcze różnie. Tego co widzę, nie zniszczył swojego gatewaya Astra. Ciekawe, czy będzie tego żałować. Tutaj wydobył minerały, dlatego właśnie mógł się tak przemieścić. O! No dobra, ciekawy ruch. Niebanalny. Ale żeby go zaraz nie żałował. No, Astra, recall. Czy bez recalla? O, i teraz się zawróci Future? O, tu jest kolos. Okej, okay, no jak gołąb w parapet leci w tym momencie. I to w zwolnionym tempie. Jezu Chryst. Jezu, no nie, przejdźmy gdzieś indziej. Hyhy, dokładnie, hyhy. A potem się pytają, czemu nie komentujesz Ameryki? Dobra, finał, ale finał ma potencjał, tak? Ten główny, ten ostateczny, bo to był finał drabinki dolnej. Czy to jest na żywo? Tak, to jest na żywo. Oni tak na żywo. I na trzeźwo. Dobra. Będzie przerwa. Będą to musieli wszyscy rozchodzić. Ten mecz. Szkoda, kurczę. No bo to z jednej strony, no mega mi tak jakoś współczuję, ale... Jezu Chryste, co tu się stało? Dobra. Goldy Steepless, nie no, już zobaczmy ten finał. Na YouTubie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że chociaż się ubawiliście. 24 minuty trwało to Best of 5. Jedna mapa, Clem Raynor, trwała dłużej, ta pierwsza.